Nietypowym testem sprawnościowym rozpoczęło się spotkanie uczniów ze szkoły podstawowej nr 42 w Sosnowcu z gwiazdami polskiej piłki ręcznej Iwoną Niedźwiedź i Sławomirem Szmalem. Jest to sport, w którym jest bardzo ważny ogólny rozwój młodego człowieka. Po piłce ręcznej spotykamy niejednokrotnie siatkarzy, piłkarzy nożnych, jak i w sportach walki. Jest to sport, który tak naprawdę bardzo dużo daje, patrząc na rozwój młodego człowieka. Nadchodzące Mistrzostwa Świata rozgrywane w Polsce i Szwecji mają być świetną okazją, aby przywrócić popularność piłki ręcznej. Takie treningi w szkołach to dobry moment na sprawdzenie umiejętności uczniów, ale też zachęcenie do aktywności fizycznej tych, którym z nią nie po drodze. Dzisiaj największy problem naszej młodzieży nie tylko fakt, że one nie uprawiają piłki ręcznej, ale przede wszystkim niespecjalnie im za pan brat z aktywnością fizyczną, która tak strasznie przekłada się na zdrowie dzieci, młodzieży, na taką ogólną sprawność i w ogóle poruszanie się w takiej przestrzeni aktywności fizycznej. Ja na co dzień współpracuję z Krzyśkiem Ignaczakiem i Czarkiem Trybańskim i widzimy to podczas kampów Szyjemy Sport na Miarę, że z tą naszą młodzieżą jest naprawdę coraz gorzej i musimy walczyć z tą technologią. To są już zupełnie inne czasy. Trening w szkole w Sosnowcu to tylko jedno z wielu spotkań w ostatnim czasie. Wcześniej ambasadorzy Mistrzostw Świata odwiedzili m.in. Tychy czy Bełchatów. W trakcie mistrzostw rozegranych zostanie aż 112 spotkań. Połowa z nich, czyli 61, będzie miała miejsce w Polsce, z czego aż 21 odbędzie się w katowickim Spodku. Nasi reprezentanci powalczą o miejsce w ćwierćfinałach z zawodnikami z Francji, Arabii Saudyjskiej oraz Słowenii. Jesteśmy z tego dumni, że w województwie śląskim już po raz kolejny jest impreza sportowa o randze światowej. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa w siatkówce. Dzisiaj rozpoczynamy, promujemy mistrzostwa świata w piłce ręcznej. One rozpoczynają się 11 stycznia w Spodku. Serdecznie zapraszamy na mecz rozpoczynający te mistrzostwa. Ale przede wszystkim dzisiaj też się spotykamy z ambasadorami tego sportu, z panem Sławomirem Szmalem, z panią Iwoną Niedźwiedź, którzy promują sport, którzy promują te mistrzostwa i przede wszystkim spotykamy się z dziećmi, z naszymi przyszłymi, mam nadzieję, mistrzami. W pierwszym meczu polscy szczypiorniści zmierzą się wtedy z Francuzami. Poza stolicą województwa śląskiego mecze rozgrywane będą w Krakowie, Gdańsku i Płocku.